Cześć! Witam Was o poranku. Jesteśmy w Gdańsku w Brzeźnie i mamy taki ciekawy plan. Chcemy przejść brzegiem morza, zatoki w zasadzie, a częściowo też morza od Półwyspu Helskiego właśnie do Helu piechotą. Mamy takie założenie, żeby nocować pod chmurką, robić w tym czasie dobre zdjęcia albo i nawet filmy. No i dobrze się przy tym bawić. Przed nami około 90 km drogi. Kiedy dojdziemy, trudno powiedzieć. To będzie zależało również od Franka, od jego możliwości. Niemniej zaplanowaliśmy 2 noclegi, nawet 3 noclegi i powrót z Helu do Gdańska już pociągiem. No i jestem na miejscu. Pierwszy etap zakończony. Po tej stronie mamy dogasający zachód słońca. Gdzieś tam w tle resztka kitesurferów. Ten pierwszy etap to około 30 km. Zrobiliśmy więcej, przeszliśmy więcej niż planowaliśmy. I dodaliśmy aż tutaj. No cóż, mieliśmy spać pod chmurką. Taki sobie założyliśmy właśnie plan. Będzie pod chmurką, z tym, że no, na polu biwakowym, a nie w jakimś dzikim miejscu. Jak tym przebiegał ten pierwszy etap? No, muszę powiedzieć, że nie był ekstremalnie ciężki. Tutaj dużo zależało od Franka, od jego możliwości i dawał sobie tutaj bardzo dobrze radę. Ma 10 lat, miał bagaż 5,5 kg. Ja nosiłem bagaż o wadze początkowej 21 kg. Ta waga spadała wraz z kilometrażem ze względu na żywność i napoje, które przenosiłem. Poruszaliśmy się częściowo po plaży, a częściowo po deptaku i po prostu po płytkach, mówiąc krótko. Po płytkach przemieszczaliśmy się z prędkością około 5 km na godzinę, czyli był to bardzo dobry czas. Natomiast po brzegu, no to różnie. Oceniam na 2-3 km na godzinę. Były takie momenty, że naprawdę trzeba było się wręcz przedzierać. Taki bardzo trudny etap z Gdyni, Babich Dołów do Mechelny, gdzie ta plaża jest tutaj na odcinku Gdańsk, właśnie Rewań, najbardziej dzika i najbardziej zaniedbana. Tak więc walone drzewa, konary, dużo też śmieci, kamienie. To wszystko powodowało, że droga się nam tam akurat dłużyła. Ten podział właśnie wagi, ja 21 kg, Franek 5,5 kg, był właściwy i spowodował, że po prostu nasza różnica sił, wieku i tak dalej była zniwelowana. Mogliśmy się dość sprawnie poruszać i być na końcu zmęczeni mniej więcej na podobnym poziomie. Poruszanie się po plaży ma jedną zasadniczą wadę, a przemieszczaliśmy się no, w miejscu umywania piasku przez wodę. Lód w tym miejscu najczęściej jest pochylony, przez co nogi nierówno pracują i lewy staw skokowy jest cały czas bardzo mocno obciążony. Poza tym jakieś fale, które podmywały i na koniec zalały i Franka, i mnie. Myślałem, że on jest nieuważny, ale faktycznie mnie ta fala zalała, taka niespodziewana, a jest tu bardzo płytko, właśnie jest masa surferów, więc no, cała zaleta tego miejsca. Fala po prostu, niewielka zresztą, docierała do naszych nóg. Wędrowanie po nieubitym piasku jest naprawdę, naprawdę mordęgą. I mieliśmy takie krótkie odcinki, gdzie należało taką pracę wykonać, ale jest to naprawdę, naprawdę ciężkie zadanie. Wspomagaliśmy się kijkami, z tym, że nie mieliśmy kijków takich letnich, tylko zimowe. Więc na betonie niestety one wydawały dość duży hałas. Ale bez kijków nie wyobrażam sobie tej wyprawy i kto jeszcze nie spróbował, to musi koniecznie zacząć chodzić gdziekolwiek, czy po płaskim terenie w kijkach. Warto nadmienić, że zmodyfikowałem nieco swój plecak 75-litrowy i wszyłem sam własnoręcznie tymi rękami, wszyłem taką kieszeń i rzep, który podtrzymywał statyw, i mogłem go nieść po prostu na plecach, a nie przytroczonego do
małej torby fotograficznej. A więc z przodu torba fotograficzna, a z tyłu plecak. Torba fotograficzna około 10 kg, no a z tyłu również około 11 kg no, skromnego ekwipunku. I z tego najwięcej ważył właśnie ten statyw, metalowy statyw z dużą głowicą, ciężką głowicą olejową do filmowania. A co z fotografowaniem, zapewne zapytasz? Otóż nie mieliśmy takich super okazji do fotografowania. Co było interesującego, to sfilmowałem. Jeżeli chodzi o zdjęcia, to niekoniecznie, ponieważ tu należałoby zastosować taką metodę regularnych wycieczek, regularnych wypraw o różnych porach roku, o różnych pogodach. I to dałoby tak naprawdę dobry efekt. Natomiast taka jeden spacer, mimo że zwiedziliśmy tutaj wszystkie najciekawsze miejsca, nie dały mi specjalnie jakichś powodów do wyciągania aparatu i zrobienia zdjęcia. Więc ta wyprawa ma bardziej taki wymiar turystyczny, poznawczy, estetyczny. Troszeczkę pofilmowałem, ale byłem bardzo powściągliwy, jeżeli chodzi o wykonywanie samych zdjęć. Ten cymbel, który tutaj widzisz, wydaje się bardzo, bardzo szeroki, ale tak naprawdę on jest młodziutki. I zwęża się, aż się kończy po prostu wodą. Zamierzam stać i rano sfilmować czy sfotografować wschód słońca. Może pogoda po prostu przyniesie odmienność, to co się będzie działo na niebie, jakaś magia zaskoczy mnie i wtedy będę fotografował. Natomiast generalnie nastawiam się na filmowanie, które pozwala mi przedstawiać pewne zagadnienia fotograficzne związane ze światłem, z kompozycją, na przykładach, a nie tylko mówienie do kamery. Także dzisiaj to wszystko. Jutro pobudka o 4:00, a o 6:00 kolejny etap naszej wędrówki jest już za nami. Dzisiaj przebyliśmy też około 30 km. Trasa wiodła od Rewy przez rezerwat Beka. Beka tak się właśnie nazywa ten rezerwat. Przez Żucewo do Pucka. Z Pucka do Władysławowa. Ta miejscowość, trudno mi powiedzieć, jak ona się nazywa, ale jest między właśnie Władysławowem a Chałupami. Jesteśmy na polu namiotowym i tutaj będziemy nocować znowuż ortodoksyjnie pod chmurką. Takie było założenie, więc będziemy je tutaj realizować. Przed chwilą właśnie przyszliśmy, jesteśmy bardzo zmęczeni. Ta trasa dała się nam mocno we znaki. Tutaj chciałem opowiedzieć moje doświadczenia z obuwiem. Ja wybrałem sportowe obuwie, takie jak się biega. Te same buty. Chodziłem w nich w górach, w karkonoszach, sprawdziły się. Oczywiście jak było sucho i latem. Sprawdzają się również tutaj. Nie wyobrażam sobie, żebym miał jeszcze ciężkie buty turystyczne. Miałbym tutaj naprawdę bardzo, bardzo duży problem. A wiem, że ludzie, którzy wędrują właśnie piaskami, wybierają różny rodzaj obuwia. Nie tylko właśnie typu sportowe do biegania. Jednak coś się stało podczas drogi. Trudno powiedzieć co. No wiadomo, kilometry robią swoje, ale dostałem pierwszego bąbla na palcu. Zrobił mi się odcisk bolesny. No i zacząłem myśleć, co tutaj będzie, bo to nic wesołego. Przypomniał mi się film, na którym Grzegorz Krychowiak smaruje sobie stopy wazeliną, żeby właśnie przeciwdziałać odciskom, żeby palce po prostu się ślizgały, a nie ocierały i powodowały bolesne bąble. No i tak dokładnie zrobiłem. I jak ręko odjął. Także mogę się Wam podzielić z tym, jak żyję długo, nie słyszałem o tej metodzie, a tu nagle po prostu gdzieś tam z jakichś materiałów, wideo z typu backstage właśnie z naszej drużyny piłkarskiej zobaczyłem to i to naprawdę, naprawdę działa. Niestety podczas drogi jednak dostałem drugiego bąbla, a teraz aż boję się zajrzeć do butów, ponieważ boli mnie w kilku miejscach. Spodziewam się więcej odcisków. Tak więc nawet tak komfortowe buty jak sportowe do biegania, gdzie to wszystko jest tak mięciutkie, jest to gąbka,
i skarpety też w zasadzie takie przeznaczone do biegania. Ten zestaw, no, jak widać przy tym kilometrażu, nie jakimś ekstremalnym, wyśrubowanym, no, daje się również we znaki. Tempo dyktował w zasadzie Franek, no, ponieważ on jest tutaj, można powiedzieć, najsłabszym ogniwem. No, ja mógłbym, że tak powiem, no, zacisnąć zęby i maszerować nieco szybciej, ale to na moim barkach były wszystkie dodatkowe rzeczy związane z pobytem. Więc znowuż mam plecak 21 kg w tej właśnie dokładnie w tej chwili przygotowany na jutrzejszy ostatni etap z właśnie mniej więcej z Haupt do Helu. To tyle na dzisiaj, jesteśmy bardzo zmęczeni. Naprawdę ten odcinek był bardzo, bardzo męczący. Wcześniej trenowaliśmy chodzenie właśnie z ciężkimi plecakami, a później odpoczywaliśmy jeszcze i byliśmy dobrze zregenerowani, a tutaj już drugi dzień marszuty i ten dzień daje się tutaj nam we znaki, zwłaszcza, że temperatura dzisiaj była bardzo, bardzo wysoka. W zasadzie nie maszerowaliśmy, nie pokonywaliśmy trasy piaskiem, tylko no, mały odcinek w zasadzie, a większość jednak po twardym gruncie, co by ułatwiło nam marszutę. Jednak ta trasa dała się nam mocno, mocno we znaki. Na szczęście Franek nie ma bąbli, nie ma odcisków. Jutro rano ruszamy na ostatni etap. Nasza piesza wycieczka z Gdańska do Helu dobiegła końca. Ja w tej chwili jestem w zupełnie innym miejscu, ale już nie było czasu ani siły nagrać materiału w Helu. Jestem w tej chwili w Kretowinach, w takiej miejscowości wypoczynkowej i z tego miejsca nagram całe podsumowanie. Nasz ostatni etap przebiegał z kempingu między Władysławowem a Chałupami przez, no właśnie, Chałupy, Kuźnice, później Jastarnia, taka największa miejscowość na półwyspie, następnie Jurata i finał, miejsce docelowe naszej wyprawy, czyli Hel. Ten ostatni etap był bardzo, bardzo trudny, ponieważ nabawiłem się różnych dolegliwości. Mianowicie dostałem takich bąbli na nogach i dylemat był przekuwać czy nie przekuwać. Tutaj nawiasem mówiąc, należy przekuć, żeby móc dalej iść, ponieważ te bąble się po prostu rozlewają na większy. I bąbel po prawej stronie sam pękł, nie odczuwałem bólu związanym właśnie z tym bąblem, z tym pęcherzem tak bardzo jak ten, który był po lewej stronie, który był na lewej nodze, ten doskwierał mi do samego końca. Tych bąbli miałem około 6, jeszcze 2 nagniecenia na stawach, tam gdzie jest duży palec, tak więc no, nogi mnie bolały. Franek również miał spuchnięte podeszwy, więc ten ostatni etap był bardzo trudny, zwłaszcza, że temperatura była bardzo, bardzo wysoka, bliska 30 stopni i to spowodowało, że nasza wydolność była zdecydowanie mniejsza. Pochłanialiśmy bardzo dużą ilość wody, którą trzeba było nieść, no i tutaj koło się właśnie zamyka. Trzeba dużo wody nosić na plecach, przez co plecak jest ciężki i tym bardziej się człowiek męczy. Dotarliśmy do Helu około godziny 20, po godzinie 20 i wpadliśmy na peron i okazało się, że właśnie odjeżdża pociąg do Gdyni. W ten pociąg wsiedliśmy i wróciliśmy nim do Gdyni, a z Gdyni do Gdańska. Nie mam żadnego ujęcia z Helu, ale zapewniam Was, że byliśmy na Helu i dotarliśmy do naszego miejsca docelowego. Zapytacie, czy warto organizować takie wycieczki? Czy pod względem turystycznym, czy fotograficznym takie wyprawy mają sens? Gdy wracaliśmy, już siedzieliśmy w pociągu, nasunęła mi się taka refleksja właśnie, kiedy bardzo szybko pokonywaliśmy pociągiem te kolejne stacje w drodze powrotnej z półwyspu i one naprawdę migały nam dosłownie przed oczami. My pokonywaliśmy tę drogę no, nad piechotą, na własnych nogach, z dużym ciężarem, z wielkim trudem. Naszła mnie taka refleksja, po co to w ogóle robić? Po co organizować takie wyprawy, skoro można przejechać rowerem? A mijało nas bardzo dużo rowerzystów, bo poruszaliśmy się wzdłuż ścieżki rowerowej.
która wiodła właśnie przez całą naszą praktycznie drogę. Można pokonać no, w każdy inny sposób, ale nie na piechotę. Drugim aspektem jest brak czasu, konieczność podróżowania, przemieszczania się i stosunkowo mało czasu tak naprawdę na robienie zdjęć. Jednak taka wyprawa, mimo tego ciężaru, mimo naprawdę trudnych momentów, miała swoje dwie pozytywne cechy. Pierwszą jest to, że przeszliśmy piechotą, dotarliśmy niemalże w każdy zakątek brzegu morskiego. Odbiliśmy najciekawsze miejsca. Byliśmy tam bezpośrednio. Wetknęliśmy po prostu nos w każdy kąt, mówiąc krótko. I możemy tam w każdej chwili wrócić. Wiemy gdzie, o jakiej porze można wrócić, zrobić ciekawe zdjęcia, albo po prostu wypocząć. Albo po prostu zwyczajnie wrócić i trafić na najciekawsze miejsce pod względem turystycznym. To jest pierwsza sprawa. A drugi aspekt tej wycieczki to jest taki, że taki trud, pokonywanie może nie ekstremalnej odległości, bo pokonaliśmy około 90 km, ale jednak w sporym trudzie daje to zupełnie inny punkt widzenia. Człowiek staje się troszeczkę inny. Nie jest to wyprawa na Mount Everest, nie jest to wyprawa na biegun północny, jednak pokonanie tej drogi, tych 90 km ustawia inaczej człowieka właśnie w codziennych trudnościach, codzienności, pokonywania różnych problemów życiowych. Pokonaliśmy te 90 km, ale jednocześnie przenieśliśmy się około 90 lat do tyłu, kiedy to głównym środkiem transportu były właśnie własne nogi. Zachęcam do takich wypraw. Możecie zobaczyć dużo ciekawych miejsc, wrócić do nich, pokonać własne słabości i spędzić również czas z własnym dzieckiem. Bo na co dzień tego nie ma. Tylko ty i twoje dziecko. Oczywiście jest to dla niego trud, ale są to naprawdę fajne momenty. Nie był to wyczyn podróżnika przez duże P, ale dla fotografa z małym 10-letnim dzieckiem, bądź co bądź, była to fajna wycieczka, którą będziemy długo wspominać. Ciężka, bo ciężka, ale naprawdę się opłacało.